myślę, że już będziemy zaczynać powoli. Dochodzi już 18:05. Myślę, że dzisiejsze spotkanie czas najwyższy zacząć. Serdecznie witamy wszystkich z Wigierskiego Parku Narodowego. Dzisiaj na naszym spotkaniu jestem ja, Katarzyna Łukowska, jest z nami Asia Adamczewska, no i oczywiście prowadząca nasze spotkanie, nasz instruktor dzisiejszy, Magda Kuś. Dzień dobry. Bardzo nam miło, że udało nam się to wszystko zgrać. Nasze dzisiejsze spotkanie, czyli warsztaty z animacji poklatkowej, będą takim początkiem do za chwilę ogłoszonego konkursu na animację poklatkową. Na animację poklatkową, którą realizujemy w ramach projektu Z energią łączymy pokolenia. Konkurs będzie nosił nazwę Energia z lasu, a jest współfinansowany przez Fundację PGE. Mam prośbę, Magdo, gdybyś mogła się przedstawić, byłoby nam bardzo miło. Dziękuję, Kasiu. Bardzo mi miło móc się z Państwem przywitać i spędzić chwilę dzisiejszego wieczoru. Ja się nazywam Magda Kuś. Na co dzień pracuję w Magórskim Parku Narodowym, ale prowadzę też swoją własną pracownię z Barwinkiem. I dzisiaj opowiem Państwu, właśnie połączę takie dwa tematy, które wydawać by się mogło, że są od siebie bardzo daleko, a my będziemy je bardzo mocno przeplatać. To będzie temat animacji poklatkowej i temat przyrody ogólnie, tego jak przyroda wpływa na nas. No i dlaczego dobrze z tą przyrodą być za pan brat. Czy ja już, Kasiu, mogę zacząć? Tak. Oczywiście, myślę, że tak, jak najbardziej możemy zaczynać. Dobrze, to w takim razie ja tylko szybciutko Państwu powiem, jak zaplanowałam to nasze dzisiejsze spotkanie. Ono nie będzie długie, dlatego, że tak jak Kasia mówiła, to ma być też troszkę taki instruktaż i inspiracja dla osób, które będą chciały wziąć udział w konkursie, ale jak najbardziej także dla innych osób, których ten temat interesuje. Zaczniemy od w ogóle filmu poklatkowego, tego czym jest. Później pokażę Państwu to wszystko, co ja już widzę przed sobą, a Wy jeszcze nie widzicie, to będę wyciągała przeróżne gadżety, które do takiego filmu poklatkowego mogą się nam przydać, a później przejdziemy do tej części przyrodniczej i postaramy się to wszystko razem. Myślę, że w około 40 minut postaramy się zamknąć. Więc tak, zaczniemy od filmu poklatkowego. Czym w ogóle jest taki film poklatkowy? Myślę, że jeśli oglądaliście Państwo kiedykolwiek filmy animowane, to pewnie macie tą świadomość, że one powstają właśnie w taki sposób jakby różnych klatek, różnych ujęć, które są na siebie nakładane i w ciągu krótkiego czasu dosyć dużo się ich pojawia, także my właściwie widzimy dosyć płynny ruch. W tych filmach poklatkowych to jest około 24 klatki na sekundę, czyli żeby powstała sekunda filmu, potrzebujemy 24 różnych ujęć. Dawniej oczywiście to wszystko było rysowane, teraz są już do tego programy. Natomiast ta animacja poklatkowa, o której ja Ci Wam będę opowiadała, będzie taką bardzo prostą wersją, dlatego żebyśmy mieli taką świadomość, że to jest naprawdę możliwe do zrobienia w domowym zaciszu. Wszystkie filmy, które Państwu pokażę, były robione bardzo amatorsko i były wykonywane naprawdę bez żadnego studia fotograficznego. Natomiast zróbmy może tak, że zamiast o tym filmie Wam opowiadać, ja po prostu pokażę jeden taki film. Później omówimy sobie, jak taki film zrobić, a później jeszcze zobaczymy inne filmy, w których pojawiają się takie elementy, które mogą Was zainspirować, które mogą się przydać w Waszej pracy. W takim razie zaczniemy od filmu. Ja pewnie będę prosiła Cię, Kasiu, jak już film wystartuje, żebyś tylko powiedziała, czy widać, czy nie.
Dobrze? Dobrze, 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 oczywiście. Super. Okej. Okay. Jestem z powrotem, tak? Widoczna. Tak, jesteś widoczna. Super. To był taki krótki film poklatkowy, który był realizowany właściwie już 2 lata temu, kiedy zaczęła się cała sytuacja covidowa, kiedy szukaliśmy nowych dróg edukacji, kiedy szukaliśmy nowego sposobu na utrzymanie kontaktu tak naprawdę i z ludźmi, i z przyrodą. I wtedy narodził się taki cykl, jak się za to zabrać, który był skierowany do osób, którym może z przyrodą jest nie do końca po drodze, ale pewnie chciałyby w jakiś sposób spróbować ją poznawać. I tak powstał szereg filmów poklatkowych i to był jeden z nich, o tym skąd dowiedzieć się, jak dojść w jakieś miejsce. To były takie bardzo podstawowe tematy. Oczywiście mogliśmy po prostu o tym napisać albo mogliśmy po prostu o tym powiedzieć. Natomiast przygotowaliśmy taki właśnie film poklatkowy, który jak sami widzieliście jest naprawdę bardzo prosty. Tutaj tych klatek na sekundę było mniej niż jedna, albo jedna na sekundę, w takim sensie, że one dosyć powoli się zmieniały i wyraźnie widzieliście ruch, w takim sensie, że on nie był płynny, tylko był taki rzeczywiście dosyć kanciasty. To było celowe zamierzenie, po to jakby też wybrałam ten film właśnie do tego naszego spotkania, żebyśmy się nie przerażali ilością pracy, która nas czeka. Czeka nas praca, ale bardzo przyjemna, praca koncepcyjna, wymyślenie całej historii, wymyślenie bohaterów, wymyślenie eksponatów. Natomiast naprawdę te filmy poklatkowe można zrobić niekoniecznie przygotowując setki czy nawet tysiące animacji. Co prawda kilkadziesiąt fotografii pewnie trzeba będzie wykonać, żeby taki krótki, powiedzmy 2-3-minutowy film zrobić. Natomiast jest to bardzo przyjemna rzecz. Zacznijmy od historii. Kiedy chcemy przygotować film poklatkowy, musimy pierwsze wymyślić historię. O czym ona będzie? Tutaj widzieliśmy, że ta historia była bardzo prosta. To była rozmowa dwóch pań. Jedna chciała udać się w jakiś teren, a druga podpowiadała jej, jak się tego dowiedzieć, jak tam dojść, czego skorzystać. Takie było założenie tego, w sensie chcieliśmy opowiedzieć o tym, jak pomóc ludziom, jakby uzyskać takie informacje, bo często na przykład otrzymujemy takie pytania, chcielibyśmy trafić i tu poda nazwa miejscowości, nazwa szczytu, nazwa jakiegoś miejsca, jak to zrobić, więc podpowiadamy takim filmem. Historia. Czyli to, o czym chcemy opowiedzieć. To jest najważniejsza rzecz w przygotowaniu całej animacji. A potem możemy już otworzyć właściwie naszą wyobraźnię i naprawdę nie jest nam do tego potrzebne profesjonalne studio filmowe. Drugi element to jest miejsce, czyli scenografia. Możemy przygotować film poklatkowy oczywiście w wersji 3D, zaraz też Wam pokażę, z czego możemy skorzystać. Natomiast ja przygotowałam elementy właśnie z tego filmu, który oglądaliście. Scenografia była
wykonana na jednej kartce. O, tutaj pokażę z boku, żebyśmy mieli świadomość. Ona została narysowana. To jest naprawdę kilka kresek. Tutaj były doklejone różne elementy, które się nie ruszały, za wyjątkiem zasłon. Tak? Te zasłony też, kiedy były odsłaniane, to były trzy różne zasłony w różnym stopniu odsłonięcia, które po prostu były tutaj wymieniane na tym elemencie. Więc jeśli chcemy przygotować taki bardzo prosty film poklatkowy, naprawdę wystarczy nam kartka z bloku albo płaska podłoga, płaski stół, który nakryjemy czymś, co będzie nam imitowało nasze tło. Tych elementów może być dużo. Bo oczywiście można kupić profesjonalne tła do fotografii, profesjonalne tła właśnie do kręcenia filmów, ale spokojnie może się sprawić zwykły papier do pakowania. Tak, tu mamy zwykły papier pakowny, który można rozpościelić na płaskiej powierzchni, albo jeśli chcemy w jakiś sposób urozmaicić tło, które będzie właśnie tą naszą scenografią, można wykorzystać chociażby jakieś chusty, jakiś materiał, który zazwyczaj mamy w domu, a jeśli ma on ciekawe wzory, tutaj na przykład mam taką chustę w Leśne Zwierzęta, zresztą przyjechała do mnie z okolic Wigierskiego Parku Narodowego, można powiedzieć. Mam tutaj taką chustę w Leśne Zwierzęta, to one też naprawdę fantastycznie nadadzą się, takie podstawowe rzeczy, które z reguły mamy w domu, do stworzenia scenografii, dlatego że to, co dla nas jest niewielkim elementem, chusta, papier, kartka papieru, kiedy dobrze sobie skadrujemy obraz, to będzie jakby całą przestrzenią, która będzie zajęta, jakby, która będzie tą scenografią do filmu. Warto wykorzystać do tworzenia tych scenografii takie naturalne elementy. I też patrząc w tej skali, że to, co dla nas małe, przy dobrym wykadrowaniu może stać się czymś dużym. Ja tutaj na przykład przygotowałam sobie taki element, to jest na przykład ptasie gniazdo, które gdybyśmy tutaj dołożyli tło, no to myślę, że byłoby naprawdę bardzo takim ciekawym elementem i już mi przychodzi do głowy cała historia o tym, kto w takim gnieździe mógłby zamieszkać albo co z takiego gniazda moglibyśmy zrobić. Tak samo wszystkie te drobne elementy, różne trawy, szyszki, zresztą pokażę Wam też film z takimi elementami, jak najbardziej mogą stać się nawet głównymi bohaterami, ale skoro już o bohaterach mowa, no właśnie, ci bohaterzy też mogą być albo dwuwymiarowi, albo trójwymiarowi, ale mogą być też na przykład cieniami. Taki film też Wam pokażę. Bohaterowie oczywiście mogą być narysowani. Tutaj mam jednego z takich bohaterów. I też musimy wziąć pod uwagę to, że jeśli są to bohaterowie dwuwymiarowi, to oni muszą być rysowani, jeśli chcemy, żeby się obracali na przykład wokół własnej osi, to nie możemy zrobić tak, bo tutaj z tyłu tego bohatera nie ma. Musimy narysować tą postać w tych kilku elementach ruchu, w tych kilku fazach ruchu, jeśli chcemy, żeby obracał się w takiej osi. Na filmie, który widzieliście przed chwileczką, była pani, która piła herbatę. I żeby ten ruch był możliwy, to pani składała się, jej ręka, z dwóch części. W sensie to była ta część nieruchoma, a część ruchoma znajdowała się tutaj. Tutaj był jeszcze malutka filiżanka z herbatą. O takich drobiazgach warto pamiętać i na pewno na samym początku nie będzie to proste do zaplanowania. Natomiast to sprawia naprawdę mnóstwo przyjemności, kiedy zaczynamy taki film przygotowywać, kiedy zaczynamy fotografować te różne kadry i nagle okazuje się, że rzeczywiście trzeba o pewnych rzeczach pamiętać. Tak samo, kiedy też powstają napisy, bo możemy oczywiście zanimować także różne napisy. Można wpisywać te napisy literka po literce, ale zaraz Wam powiem, na to zwrócić uwagę, żeby to wszystko nam niekoniecznie rozedrgało się i żeby nie fruwał nam ten cały kadr dookoła. Dobrze, mamy informacje o scenografii, o bohaterach. Z informacji technicznych ważne jest oświetlenie. Na samym początku, kiedy zaczynacie nagrywać filmy poklatkowe, pewnie może się zdarzyć tak, że
to światło niekoniecznie będzie chciało z nami dobrze współpracować. Warto wykorzystać światło sztuczne, dlatego że ono jest w miarę stałe, daje jednolite oświetlenie. Naprawdę wystarczy zwykła lampka, warto na przykład przykryć ją też papierem albo chociażby taką delikatną chustą po to, żeby troszkę je rozproszyć. Wykorzystanie światła dziennego jest trudne, dlatego że przygotowanie fotografii zajmuje sporo czasu, a jednak światło dzienne ma tą tendencję do tego, że ono w ciągu dnia zmienia swoje natężenie. Ale spokojnie, zwykła lampka wystarczy. Jeśli potrzebujemy doświetlić nasz kadr, można również wykorzystać na przykład latarkę. Tutaj mam latarkę czołową, a gdybyśmy chcieli na przykład zrobić jakieś specjalne efekty, może być na przykład światło czerwone albo w jakimkolwiek innym kolorze. Przy czym musimy pamiętać o tym, żeby ono było takie samo przez cały okres naszego przygotowywania filmu, czyli wykonywania kolejnych zdjęć, wykonywania fotografii kolejnych klatek, które później razem złożymy. Jeśli chodzi o stabilizację obrazu, to najważniejszą rzeczą, o której się przekonałam przy robieniu filmów poklatkowych, jest taśma klejąca. Bez niej będzie Wam naprawdę niezwykle trudno przygotować dobry film poklatkowy, dlatego że każdy drobny ruch, który dla nas jest niezauważalny, w filmie poklatkowym oczywiście będzie widoczny. I tak jak widzieliście, ten film jest bardzo prosty, tam się dużo rzeczy ruszało, dużo było zruszonych, tak było specjalnie, dlatego żeby nie dała się takiego poczucia, że jakby ten cały anturaż, to wszystko było takie bardzo profesjonalne, bo głównie chodziło nam o treść i to jest to, o czym też Wam chcę powiedzieć. Natomiast można uniknąć takich elementów właśnie poprzez zastabilizowanie obrazu, czyli swojej scenografii. Jeśli jest to płaska kartka, to można ją podkleić albo tą taśmą papierową, albo zwykłą taśmą klejącą, albo taśmą dwustronną. To jest naprawdę doskonała rzecz, żeby nie ruszała się nam ta przestrzeń. Jeśli mamy scenografię 3D i na przykład tymi naszymi pleckami jest jakiś materiał, to też dobrze go przyłożyć, tak żeby te wszystkie fałdki i załamania raczej były nieruchome w trakcie wykonywania fotografii. Czyli zadbać o to, żeby nic się nam nie poruszyło. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest unieruchomienie sprzętu, którym będziemy wykonywali zdjęcia. Oczywiście można je wykonywać aparatem i to jest świetny pomysł, dlatego że te zdjęcia na pewno będą dobrej jakości, ale zupełnie się nie przejmujcie, jeśli nie posiadacie na przykład takiego sprzętu. Spokojnie można te fotografie wykonać telefonem komórkowym. I taki prosty film poklatkowy jak najbardziej takim telefonem można zrobić, tylko trzeba go również zastabilizować. I oczywiście można do tego celu wykorzystać statyw, to może być naprawdę zupełnie taki prościutki, malutki statyw. Tutaj warto dodać, że jeśli będzie to telefon, to musi być taki adapter, w który będziemy mogli ten telefon włożyć. Ale również, jeśli takiego sprzętu nie posiadacie, to można sobie taki statyw wykonać w bardzo prosty sposób. Tu mam zwykły kartonik złożony na pół w takie V. Tutaj po bokach jest nacięty w jednym i w drugim miejscu. I kiedy go złożymy, ja spokojnie mogę włożyć w niego telefon i on się będzie trzymał. Jedną rzeczą jest takie ustawienie telefonu, zobaczcie tutaj trzymam tylko ten statyw mój kartonowy, kiedy go postawię to będzie rzeczywiście w miarę nieruchomo zastabilizowany, przy czym ważne jest też to, żeby ta odległość czy to miejsce między naszą scenografią a statywem również było stałe i żeby było stabilne. Można to zrobić oczywiście za pomocą taśmy klejącej, można zrobić to za pomocą plasteliny. Oczywiście są wszystkie informacje dla osób, które nie dysponują tym profesjonalnym sprzętem. Jest to wykonalne właśnie dzięki tym prostym zabiegom. To jest bardzo ważne, żeby kiedy już sobie ustalimy kadr, kiedy sobie ustalimy
miejsce, w którym będzie stał sprzęt, którym wykonujemy fotografię, żeby już tutaj nie było ruchu pomiędzy, no właśnie, czy aparatem, czy telefonem, a główną scenografią. To, co będzie się zmieniało, to będą właśnie postaci lub jakieś elementy scenografii, które chcemy zanimować, na przykład rozchylające się zasłony na oknie. Bardzo przepraszam. Więc jeśli chodzi o te kwestie techniczne stabilizacji, to jest to, co powiedziałam. Możemy także wykorzystać na przykład różnego rodzaju filtry. I na przykład jeśli korzystamy z aparatu fotograficznego, to mogą być takie zwykłe filtry z klipsami, które zakłada się tutaj na obiektyw i one na przykład mogą nam dodawać jakichś specjalnych efektów, na przykład ten efekt rybiego oka albo bardzo szerokiego kadru, ale to naprawdę nie jest niezbędne, spokojnie poradzimy sobie bez tego, chociaż robi to fajny efekt. Jeśli chcielibyśmy, no właśnie, dodać coś więcej oprócz tego, co widzieliście na poprzednim filmie, czyli tych bardzo prostych ruchów, teraz pokażę Wam jeszcze filmy z wykorzystaniem tych takich naturalnych elementów, no to właściwie ogranicza nas chyba tylko nasza wyobraźnia, tak o tym myślę. Możemy do naszej scenografii na przykład dodać lusterka, czyli gdybyśmy chcieli taki specjalny efekt uzyskać albo poszerzenia naszego tła, albo odbicia czegoś szczególnego, to sprawia naprawdę bardzo fajne wrażenie. Co z naszymi bohaterami? Ja pokazywałam Wam tutaj tych bohaterów kartonowych, tak? Oczywiście spokojnie można ich samodzielnie narysować. Mogą być naprawdę bardzo prości, tak? Tu jest nasz bohater myszka, będzie również film z bohaterem myszką, ale można wykorzystać bohaterów takich, których mamy w domowym zaciszu. To mogą być na przykład figurki, przeróżne. Tutaj taki pomysł figurek z jajek niespodzianek, tak? Czemu nie? Pokazuję te rzeczy, które z reguły mamy gdzieś tam w domu. To mogą być figurki, które gdzieś tam się nam pojawiają. Tu mamy jeszcze takiego drewnianego kota, też wystąpił w jednym filmie poklatkowym. One się bardzo fajnie sprawdzają właśnie w tej scenografii 3D. I rzeczywiście zanimowanie takiego ruchu i jakby całej historii jest też bardzo, bardzo intrygujące, bardzo, bardzo fajny efekt. Pamiętajcie o tym, żeby te zmiany, w sensie przestawienie pewnych elementów, żeby te zmiany nie były zbyt duże, jeśli chcecie zachować w miarę taką płynność ruchu, to oczywiście będzie wymagało wykonania większej ilości zdjęć. Natomiast wydaje się, że gra jest warta świeczki, bo wtedy ten efekt jest bardzo ciekawy i bardzo fajnie się prezentuje, więc warto sobie zadać tyle trudu, żeby wykonać większą ilość zdjęć, ale tak powolutku na przykład obracać czy przemieszczać te elementy. I warto pamiętać o tym, że nasi bohaterowie to jedno, ale elementy scenografii to jest druga rzecz. Jakby w jednym kadrze może się zmieniać kilka rzeczy naraz, tylko pamiętajmy, no właśnie, o kierunku ruchu, pamiętajmy mniej więcej o tej sekwencji, którą chcemy zachować, żeby to rzeczywiście wyglądało w taki ciekawy sposób. To teraz chciałabym Wam pokazać jeszcze jeden film. W tym filmie wystąpią bohaterowie naturalni. Dobrze. Ja tutaj udostępniam film. Czy widać tutaj coś, tak, co nie jest mną? Dobrze. To w takim razie zapraszam Was na film z myszkami. Thank you.
Okej. Tak, to był film, w którym pojawiły się takie naturalne elementy, czyli właśnie rośliny. A on mówił, to była też historia o tym, że ta różnorodność biologiczna, bo temu był poświęcony ten film, nie tylko możemy ją obserwować na ekranach telefonów czy telewizorów w postaci właśnie tych znanych ekosystemów typu raf koralowych czy właśnie takich miejsc bardzo odległych, ale wystarczy wyjść na zewnątrz, tak? Tu się pojawiły rośliny, no właśnie, zebrane tuż obok nas, tak? Więc takie bardzo, bardzo proste elementy, ale jak najbardziej dało się z nich zbudować całą historię. I pokażę ostatni film. Tutaj będzie narrator. On niestety będzie dosyć cicho, ale myślę, że będzie słyszalny. Także już podkręciłam na maksa. Próbujmy. Dlaczego ten rok jest tak wyjątkowy? I po co z ciepłych norek ruszać na ulicę? Ciekawą odpowiedź dostałbyś od sowy, a jeszcze ciekawszą, gdy spytasz nornicę. W podkarpackich lasach spadło bezrobocie. Wzrósł wskaźnik urodzeń o 500%. I nikt nie jest głodny, bowiem Bóg w krocie w ogromnych ilościach wydały owoce. Rok nasiennym Boga to jest wydarzenie, czas obfitości dla gryzoni w lesie. Jak przybywa nowy, zobaczysz najlepiej, a widocznym właśnie tu oto w lesie. Chowając nasiona w różne zakamarki, gromadzą zapasy wiewiórki, myszarki, na nie już się czają łasice i sowy, by zapewnić przeżycie sobie i swym młodym. Ucztują też w lesie jelenie i dziki, na które polują duże drapieżniki. A gdy wiosną w buczynie spędzisz chociaż chwilę, zobaczysz tuż nad ziemią zielone motyle, które jednak z pewnością na dźwięk twoich kroków nie zerwą się nagle do lotów po górze. Więc co to za widok? Czy ktoś już przypuszcza, że oto tuż przed nim rośnie przyszła puszcza? Kiedy w zwarciu koron pojawią się luki, z motylków urosną wielkie, silne łuki. Tak. To już koniec tego filmu. Tak, i to jest też animacja poklatkowa, która opowiada o naprawdę skomplikowanym procesie, który zaczyna się w roku nasiennym Buku, którego doświadczaliśmy 2 lata temu. Technicznie, jeśli chodzi o film poklatkowy, tutaj widzieliśmy, to była scenografia 3D, chociaż też wykonana naprawdę z kartonu i z tła bardzo prostego, oświetlone zwykłą lampką stołową. Pojawiły się tutaj jeszcze oprócz fotografii także slajdy. Powiem Wam za sekundkę, jak to zrobić. I z technicznej rzeczy tam się pojawiła sowa, która przyleciała, tak? Patyczki po szaszłykach, tak? To jest fantastyczna rzecz. Tutaj mam na przykład taki wskaźnik, który w niektórych filmach wjeżdżał i coś wskazywał, więc patyczki po szaszłykach również warto. One spokojnie mogą być widoczne, tak? Wszyscy wiemy, że to jednak film poklatkowy, więc te elementy nie będą dziwiły, a mogą tu się ukrywać również bardzo fajne elementy. Dobrze, jeśli będzie czas, to na sam końcu jeszcze mogę jakiś film Wam pokazać, natomiast teraz przejdźmy może do tego, jak technicznie, kiedy mamy już wykonaną serię zdjęć, niezruszonych, zastabilizowanych, co możemy z nimi zrobić. Teraz postaram się uruchomić prezentację. Czy widać? O, tak. Dobrze, super. Ćwiczyłyśmy to dzisiaj, udało się, wspaniale.
Tak, to jest fotografia przedstawiająca profesjonalne studia fotograficzne. I chciałam jakby od tego zacząć, że to naprawdę nie jest nam potrzebne. Oczywiście profesjonalne filmy tak powstają, nie ma co do tego wątpliwości, ale tak powstawały również filmy poklatkowe. Tak, to są pierwsze próby u mnie na przykład, które się działy. Myślę, że każdy z Was jest w stanie przygotować sobie takie studio. Jeśli chcielibyście nagrywać to w taki sposób, czy wykonywać te fotografie, świetnie sprawdzają się na przykład suszarki do bielizny, czy jakieś zestawy na przykład rusztów kuchennych, to taka drobna podpowiedź. Oczywiście są do tego profesjonalne rzeczy i jak najbardziej możecie z nich skorzystać, natomiast nie zrażajcie się, jeśli takim sprzętem nie dysponujecie. Tutaj na przykład zwykły karton i dwa krzesła i taśma klejąca. Też dawaliśmy radę, zwykła lampka stołowa, spokojnie udawało się to zrobić. Tak jak już mówiłam, to są rzeczy bardzo niskobudżetowe, natomiast bardzo rozwijające wyobraźnię i właściwie sukces takiego filmu poklatkowego zależy, no właśnie, głównie od naszej wyobraźni, od tego, jaką historię wymyślimy, jakich bohaterów zaangażujemy i od naszej cierpliwości. W dużo mniejszym stopniu od sprzętu, którym dysponujemy, chociaż warto zwrócić uwagę właśnie na te elementy, które jakby niezależnie od sprzętu jakość tego filmu nam podniosą, czyli właśnie oświetlenie, stabilizacja obrazu, czy chociażby jego łączenie. Natomiast te programy, z których ja korzystałam, one są bezpłatne, oczywiście jest ich dużo, dużo więcej i te profesjonalne programy, wiele z tych programów do obróbki filmów profesjonalnych również posiada taką możliwość zrobienia filmu poklatkowego. Natomiast ja mogę Wam polecić przynajmniej te, z których ja korzystałam. Pierwsza jest aplikacja Stop Motion Studio. To jest taka aplikacja na telefon, gdzie już wykonując zdjęcia telefonem, można je od razu ładować do tej aplikacji. Tam później ustawić, ile klatek na sekundę chcielibyście wyświetlać. I ona właściwie jest bardzo intuicyjna, bardzo prosta w obsłudze i na pewno będzie bardzo pomocna w tym, aby taki film zrobić. Właściwie przeprowadzi Was koncertowo przez cały proces. To, co będziecie musieli zrobić, to właściwie wykonać scenografię, wymyślić wątek i zmieniać jakby położenie tych obiektów. Natomiast już połączenie tego możecie zostawić właśnie w tej aplikacji. Jest też taki bardzo prosty program Windows Movie Maker. On właściwie, jeśli posiadacie to oprogramowanie, to on jest jego elementem, właściwie jest zbudowany i tam również można wgrać wszystkie fotografie, które wykonacie. Pamiętajcie, że z reguły to będzie kilkadziesiąt fotografii. Kiedy wykonujecie fotografie, one się automatycznie numerują. Dobrze tą numerację zostawić, bo wtedy jakby macie te klatki po kolei. I w Windows Movie Makerze możecie ustawić nie tylko czas wyświetlania pojedynczych fotografii, ale także dodać na przykład dźwięk, dodać muzykę, czy chociażby takie dodać efekty przejścia, czyli właściwie przenikania się tych klatek, czy wskakiwania jednej w drugą. To może nie jest dobrze widoczne, ale kiedy się pobawicie w tym programie, to zauważycie różnicę. Każdy z tych programów, czy każdą z tych aplikacji warto sobie też jakby samodzielnie rozpoznać. To są naprawdę bardzo proste. Ostatnia rzecz to jest Canva, która jest takim programem do obróbki graficznej. Jeśli chcielibyście na przykład coś w Waszych fotografiach zmienić lub dodać, tutaj ten ostatni film, który Wam pokazywałam, tam się pojawiały na przykład tablice z tekstem, one właśnie powstawały w Canvie, ale na przykład moglibyśmy w Canvie postarzyć chociażby fotografie. Ja kilka takich filmów wykonałam, gdzie postarzałam fotografię właśnie w tym programie, tworząc taką imitację starego filmu, takiego jeszcze na rolce, gdzie te klatki mocno drżały i to właśnie można było wykonać w tym programie. On jest również bezpłatny i spokojnie, jest dosyć intuicyjny, myślę, że mógłby być przydatny. To właściwie to są te trzy, z których na samym początku można skorzystać, tak żeby spróbować właśnie taki film
poklatkowy zrobić. A teraz chciałam jakby od tych filmów przejść troszkę bardziej do tej części przyrodniczej. Nie wiem do końca, z kim się spotykam dzisiaj. Część osób znam, natomiast przypuszczam, że mogą być wśród nas, może być wśród nas dużo osób młodych, bo właściwie to do Was jest skierowany ten dzisiejszy webinar. I chciałam Was zapytać o zwierzęta, które widzicie teraz na ekranie. Na razie jest jedno. Można powiedzieć albo napisać na czacie. Cóż to za... Tukan, tak, usłyszałam, tak. Brawo. Brawo, idziemy dalej. A to ty włączyłeś? Miś panda. Miś panda, tak. Tak, panda. Mhm. A tutaj? Żyrafa. Żyrafa, brawo. Wilk europejski. Świetnie. Świetnie Wam poszło z tą czwórką. Tamte trzy to rzeczywiście były dosyć egzotyczne zwierzęta. Zbliżamy się troszkę bliżej nas. Wilki jak najbardziej można spotkać w naszym kraju. Idźmy dalej. Czy tutaj poznajemy? Cześć. Jeszcze raz. Zięba. Zięba. Brawo. Brawo. A tutaj? Traszka. Cudownie. To traszka. A tutaj? Turkuś podjadek. Turkuś podjadek. Brawo. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Pokazuję Wam te zdjęcia dlatego, że często pytam o te zwierzęta i o ile z tymi pierwszymi najczęściej nie mamy problemu, tak, z tukanem, z żyrafą, z pandą, to są takie naprawdę znane gatunki, tak, które większość z nas kojarzy, to później okazuje się, że z tymi kolejnymi często mamy problem, albo wydaje się nam, że kojarzymy je, ale nie do końca znamy nazwę. Oczywiście absolutnie nie chcę Was tutaj odpytywać, natomiast przypuszczam, mogę tak przypuszczać, że te trzy ostatnie, czy turkuć, czy zięba, czy traszka, to są te gatunki, które przypuszczam, że częściej widzieliście albo słyszeliście, niż te poprzednie w takim życiu codziennym, tak? To są te gatunki, które naprawdę występują u nas w Polsce, występują dosyć pospolicie, natomiast no nie są tak spektakularne, nie są takimi ambasadorami tak naprawdę tej naszej zoofauny, więc często, kiedy pokazuję te zdjęcia, okazuje się, że niektórzy widzą je po raz pierwszy w życiu. No i słuchajcie, ośmiolatki rozpoznają aż 80% Pokemonów i tylko 50% prawdziwych zwierząt. To, słuchajcie, są badania zespołu Uniwersytetu w Cambridge. Oczywiście przeprowadzono w bardzo podobny sposób, jak robiliśmy to przed chwileczką. Zamiast tukana i żrafy były pokazywane Pokemony. I dzieci w większości przypadków rozpoznawały je, chociaż mają naprawdę niezwykłe, kosmiczne nazwy. Natomiast tylko połowa prawdziwych zwierząt została rozpoznana. To jest bardzo ciekawa obserwacja. No właśnie, jeśli mowa o świecie przyrody, o zwierzętach, o roślinach, to oczywiście trudno się dziwić temu, że na przykład turkuć podjadek nie jest tak świetnie rozpoznawalny, chociaż przypuszczam, że jego odgłos słychać dosyć często, tylko sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale często na przykład też czerpiemy naszą wiedzę o świecie przyrody z tego, co widzimy, chociażby na ekranach, czy telewizorów, czy naszych telefonów. To są trochę bajki z mojego pokolenia. Ja nie wiem, czy dzisiaj współczesne dzieci znają tą bajkę. Tak, możecie powiedzieć, bo tam słyszałam dziecięce głosy. Czy wiecie, kto to jest tutaj na tym slajdzie? Krecik. Krecik, tak jest. Świetnie. To jest, słuchajcie, krecik. A tutaj? Pszczółka Maja. Pszczółka Maja, brawo. Moje serce zapłynęło teraz, bardzo się cieszę, że udało się je rozpoznać. I powiem Wam, że ja te bajki również oglądałam jako dziecko. I trochę tak było, że to był pierwszy
sposób poznawania świata i kiedy już na żywo udało mi się zobaczyć kreta i zająca, te prawdziwe gatunki, to ja byłam w szoku, że kret nie jest wielkości zająca. Albo kiedy się okazało, że owady mają więcej niż dwie pary odnóży. Bo zobaczcie, że tutaj pszczoła być może niektórym z Was mogła się kojarzyć właśnie w taki sposób, tak? Czyli dwie pary odnóży. Albo tutaj kret i zając bardzo podobnej wielkości. Świat, który mamy za oknem, który mamy dookoła siebie, jest czymś bardzo bliskim, powinien być czymś bardzo bliskim, bo jesteśmy jego częścią i wystarczy czasem zwrócić większą uwagę na to, co dookoła nas, bo i kret, i zając, i jeż, i pszczoła, czy inne owady, to są dosyć pospolite zwierzęta, które towarzyszą nam codziennego dnia. Tylko pytanie, czy potrafimy je zauważyć, bo być może zwracamy uwagę już na coś innego, może coś innego nas ciekawi. Tutaj zobaczcie te elementy po lewej stronie, myślę, że bez problemu potrafimy je rozpoznać, a wydaje mi się, że te po prawej stronie możemy widywać nawet częściej, tylko czy one są dla nas interesujące, czy to, że mamy je tak blisko siebie, rzeczywiście sprawia, że jakby przykuwają naszą uwagę, a jeśli nie, to dlaczego tak jest? Posłuchajmy dalej. W ciągu zaledwie 6 lat liczba dzieci, które spędzają czas na wolnym powietrzu, zmniejszyła się o połowę. O połowę. To tak jakby połowa dzieci, z którymi bawicie się na zewnątrz, albo które widzicie na zewnątrz, nagle przestały na pole wychodzić. Przestały wychodzić na zewnątrz, przestały grać w piłkę, przestały wychodzić na huśtawki, to jest, słuchajcie, bardzo, bardzo dużo. I prawie 3/4 amerykańskich matek pamiętało, że codziennie bawiły się na podwórku, ale tylko 1/4 przyznaje, że bawią się tam także ich dzieci. Spędzamy coraz mniej czasu na zewnątrz, szczególnie to młode pokolenie. Okazuje się, że już nie jest tak bardzo atrakcyjny czas spędzany, no właśnie, chociażby grając w piłkę czy łowiąc ryby. Okazuje się, że 10% małych Brytyjczyków spędza czas bawiąc się w lasach i w takich terenach na zewnątrz, podczas gdy wśród ich rodziców ten odsetek wynosił 40%. To też nie jest dużo, ale zobaczcie, jak bardzo w ciągu jednego pokolenia zmienił się sposób, w jaki spędzamy czas. I zaraz do tego przejdziemy, tak, czy on się tak naprawdę zmienił. Najpopularniejszym miejscem zabaw dzisiejszych dzieci jest ich dom, a w pokoleniu starszym były to okoliczne ulice i podwórka. W pomieszczeniach najbardziej lubiło się bawić 41% badanych dzieci, podczas gdy w poprzednim pokoleniu jedynie 16%, czyli podoba się nam bardziej zabawa jednak nie w przyrodzie, tylko w zamkniętych pomieszczeniach. Przy czym to też świadczy o tym, że ten świat zewnętrzny, ten, który kiedyś był absolutnie naturalnym placem zabaw, czyli wszystkie zarośla, podwórka, czy nawet huśtawki, które były na zewnątrz, które były absolutnie normalnym miejscem, gdzie spędzaliśmy czas, zamieniliśmy na właśnie cztery ściany. To oczywiście trudno jest generalizować, tak? Bo tu jednak ciągle są te osoby, które ten czas tam spędzają, ale jednak ta zmiana tak globalnie jest widoczna. I to nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, co stało się już przedmiotem badań, bo okazuje się, że jednak ten brak kontaktu z przyrodą to nie tylko to, że nie znamy roślin czy zwierząt, które są dookoła nas. I nie chodzi tylko o ich nazwy, tylko chodzi w ogóle o ich dostrzeganie. Nie chodzi o to, że troszeczkę się nam ten strach przed przyrodą wyostrzył, tylko mamy tutaj bardzo poważne problemy. Ja chciałam Was dzisiaj zaprosić do tego, żeby spróbować z tą przyrodą znowu nawiązać kontakt w bardzo prosty sposób. Tu jest kilka takich fotografii, które ja bardzo lubię, bo one mówią o właśnie takim bardzo prostym kontakcie z przyrodą. Bo często jakby też nie wiemy, w jaki sposób można się w tej przyrodzie bawić, w jaki sposób w ogóle ten świat, którego się troszeczkę oddaliliśmy, może być ciągle dla nas interesujący.
Na przykład możemy postarać się wyszukać kształtów, które sami nosimy na swoich dłoniach, czyli kształtów stworzonych z naszych linii papilarnych w przyrodzie. Spróbujcie zaznaczyć kilka linii papilarnych, które macie na dłoni. One są unikalne dla każdego z nas i postarać się znaleźć taki kształt w przyrodzie. Bardzo fajna zabawa. Da się zatrzymać, nawet jeśli się jest młodym człowiekiem na chwilę i wsłuchać w las, zapatrzeć w las, dostrzec jakby zupełnie inną perspektywę. To nie jest prawda, że nie da się jako taki młody człowiek zatrzymać na chwilę. Spróbujcie to zrobić, spróbujcie poświęcić na przykład minutę czasu. Można to zrobić z zegarkiem w ręku albo dać swojemu rodzicowi zegarki, poprosić, żeby za 60 sekund dał Wam znak, że już można to wpatrywanie się przerwać, a może się okazać, że tak Was to wciągnie, że będziecie chcieli to troszkę kontynuować. Spróbujcie poznawać przyrodę zmysłami. Spróbujcie jej dotknąć, spróbujcie jej powąchać, zobaczyć na przykład, jak kora jest gładka czy szorstka, jak może być wilgotna trawa o poranku, albo jak pachną kwiaty, które będą się za momencik rozwijały. Zwróćcie uwagę na to, że kiedy prześwituje nam słońce przez ten baldachim liści, to nawet kiedy mamy zamknięte oczy, to my czujemy to światło. To jest też niesamowite doświadczenie, takie doświadczenie światła, które nie jest światłem sztucznym, tylko prawdziwym światłem. Spróbujcie zaglądnąć w różne miejsca, w których coś się może ukrywać, albo które właściwie nigdy by Wam wcześniej nie przyszło do głowy, żeby się nimi zainteresować. Zobaczcie na przykład jakieś fragmenty spróchniałego drewna. Zaglądnijcie pod zakamarki kory, tam się mogą ukryć naprawdę fajne rzeczy, a także na przykład zwykłej kałuży. Tutaj obserwujemy kumaki górskie. Kiedy się dobrze przyglądniecie, to tam w tej kałuży jest kumak z takimi rozłożonymi nogami. Kałuży to jest świetne miejsce właśnie dla płazów i kiedy przyjdzie ich czas, a to mam nadzieję, że już niebawem, to naprawdę będzie można sporo z nich tam spotkać. Oczywiście ta nowoczesna technologia również może się nam przydać. To nie jest tak, że jest albo świat przyrody, albo świat człowieka, bo tak naprawdę to jest ten sam świat i warto wykorzystać to, co dzisiaj stanowi ten nasz taki przedmiot zainteresowania, także do poznawania no właśnie tego świata, od którego troszkę się oddaliliśmy i to może być fajny pomysł na połączenie tych elementów. Tutaj zaglądamy pod korę, okazuje się, że to jest też właściwie miejsce życia i fantastyczny labirynt dla wielu gatunków. Pytanie, czy kiedyś zaglądaliście pod korę, czy szukaliście tam kiedyś czegoś ciekawego? Jeśli nie, warto spróbować. Czasem mogą się przydać różne takie drobne elementy, na przykład lupy albo jakieś drobne latarki, żeby spróbować na przykład zaglądać w takie miejsca, które są ciemne albo które są niewielkie, ale również bez tego świetnie sobie poradzimy. Przedszkolaki, które bawiły się w naturalnej przestrzeni, rozwijały się ruchowo lepiej niż te, które spędzały czas na tradycyjnym placu zabaw. Wycieczki do lasu ponadto poprawiały dzieciom nastrój i zwiększały stopień ich aktywności. I to jest raport brytyjskich naukowców, którzy to zbadali. Czyli okazuje się, że ten czas spędzany w przyrodzie, który może być przyjemny, może być naprawdę niezwykle interesujący i odkrywczy, to nie tylko ta nasza zdolność poznawania, ale to także wpływa naprawdę na nasze zdrowie, na naszą koncentrację. Tutaj jest wymienionych tylko kilka problemów zdrowotnych, które wynikają z tego braku kontaktu z przyrodą. One są już diagnozowane, one są badane, są poznawane. Jest ich cała lista. To oczywiście nie jest tak, że one wynikają wyłącznie z tego braku kontaktu z przyrodą, ale ten brak kontaktu z przyrodą na pewno przyczynia się do tego, że takie problemy mogą występować. I co jest ważne, to jest to ostatnie zdanie, że pobyt w zoo, w gospodarstwie ogrodzonym czy w parku miejskim nie zastąpi spacerów w lesie czy po łące. Czyli chodzi o taką dziką przyrodę, tak? O ten kontakt z taką przyrodą niekoniecznie wygładzoną pod nas, przygotowaną jakby do kontaktu z człowiekiem w taki sztuczny sposób, tylko chodzi o kontakt z taką prawdziwą
dziką przyrodą. Te aspekty zdrowotne są oczywiście bardzo ważne, one są przebadane, natomiast tutaj chciałam Wam pokazać, bo troszkę wyłania się z tego taki czarny obraz. Natomiast ja zrobiłam kilka dni temu taki test. Wpisałam w wyszukiwarkę kilka różnych fraz i to są pierwsze zdjęcia, pierwsze, które tutaj mi wyszukiwarka podpowiadała, które się z tą frazą łączą. Pierwsze z nich to piękny widok. Zobaczcie, kiedy pisałam słowo piękny widok, to pojawiły mi się takie obrazki. Właściwie wszystkie z nich pokazują jakieś elementy przyrodnicze. No może tutaj za wyjątkiem tej wieży Eiffla, natomiast piękny widok kojarzymy z przyrodą, tak? W sensie takim, to jest bardzo proste skojarzenie, ale kiedy ja pytam wyszukiwarkę, kiedy pytam Google'a o piękny widok, to pokazują mi się takie obrazki. Zobaczcie, woda, las, góry, to co nas zachwyca, dzięki Google mówi, że to może być przyroda. Kiedy wpisuję najlepsze wakacje, to pojawiają mi się również takie krajobrazy, w których nie dominują budynki, w których nie dominują wnętrza, tylko w których dominuje, tutaj akurat w tym przypadku woda, ale zobaczcie, że dominują również elementy przyrodnicze. Najlepsze wakacje utożsamiamy znowu nie z wędrówką po wnętrzach, ale z byciem na zewnątrz. Kiedy wpisuję dziecięca zabawa, dzieci się bawią, tutaj już jest różnie, ale większość jednak z tych dzieci jest na zewnątrz. Zobaczcie, ten synonim takiej dobrej zabawy, przynajmniej według Google'a, to jak najbardziej równa się na świeżym powietrzu. Bardzo mnie akurat ten element cieszy. A kiedy wpisuję szczęśliwi ludzie, oczywiście pojawiają się osoby, które są uśmiechnięte, które są zrelaksowane i zobaczcie, większość z nich, za wyjątkiem tych zdjęć, które są już takimi typowymi fotografiami właśnie z białym tłem, to większość z tych osób znowu jest na tle przyrodniczym. Czy to jednak nam nie mówi czegoś o nas? Kiedy pomyślimy sobie sami o jakichś wymarzonych wakacjach, o tym, gdzie moglibyśmy się zrelaksować, gdzie moglibyśmy tej energii zaczerpnąć, w tym sensie energii do życia, energii do szczęścia, do radości. Czy jednak nie przychodzą nam do głowy właśnie takie elementy przyrodnicze, takie miejsca przyrodnicze, las, może woda, może coś, z czym tak naprawdę jesteśmy w jakiś sposób związań, czyli miejsce, z którego tak naprawdę pochodzimy. To jest ostatnie zdjęcie, to jest moja siostrzenica, która już jest dorosłą osobą w tym momencie, ale która od dziecka brała ze mną udział w takiej akcji przenoszenia płazów właśnie na drugą stronę drogi, czyli takiej aktywnej ochrony tych migrujących płazów. I ona tej akcji nie mogła się doczekać, w sensie od małego dziecka zawsze pytała o to, kiedy będziemy przynosić ropuchy, kiedy będziemy przynosić żaby. I o ile jej starsze koleżanki i koledzy już troszkę czuli mniejszy sentyment do płazów, o tyle Natalia od dziecka, mając kontakt właśnie z tą żywą przyrodą, do dzisiejszego dnia zachowała no właśnie taki duży entuzjazm i dużą radość z kontaktów z przyrodą. Dobrze, z mojej strony tyle i myślę, Kasiu, że to może być też takie fajne wprowadzenie do konkursu pewnie, tak, o którym pewnie parę słów byś chciała teraz powiedzieć. Tytuł konkursu to będzie Energia z lasu i bardzo by nam zależało, żebyście pokazali tą pozytywną energię w momencie, kiedy wy macie kontakt z tą przyrodą, z tą naturą. Wtedy, kiedy wy wychodzicie na zewnątrz, i macie możliwość doświadczania tak naprawdę tego, co jest najbliżej. Bardzo nam zależy właśnie na tym, żebyście pokazali, jak wy czerpiecie energię z lasu, co wam daje las na tle Wigierskiego Parku Narodowego.
Ten konkurs ogłaszamy od 15 marca. Będziecie mieli trochę czasu na to, żeby się przygotować. Nasze dzisiejsze spotkanie, do tego naszego dzisiejszego spotkania będziecie mogli jeszcze wrócić, jeśli by wam coś umknęło. Możecie zachęcić też inne osoby do tego, żeby zajrzały na nasze strony internetowe, na naszego Facebooka, żeby zobaczyć, jak taką animację poklatkową wykonać. I mam nadzieję, że będziecie ambasadorami naszego konkursu. I ta dobra energia będzie nam towarzyszyła przy właśnie tworzeniu takiej animacji poklatkowej. To w takim układzie bardzo wszystkim dziękujemy. Magdo, bardzo dziękujemy ci za wyczerpującą informację o animacji poklatkowej. Wszystkim uczestnikom bardzo również dziękujemy, że poświęcili nam ten czas i zapraszamy do konkursu.